Pan władzy Zapajączy pan silnik. Halo kierowca, proszę silnik wyłączyć. Proszę wyłączyć silnik. 75, 10. Proszę wyłączyć silnik, czy masz ręce na kierownicy, w tej chwili. Ukradł radiowóz, gdzie jesteś? O, właśnie, szefcie nie uwierzy, co się stało. Kurwa, gdzie jesteś, bo mnie gonią, frajerzy. O kurwa, ale nic nie mam, tylko auto, dobra, jebać, jestem przy plaży. Przy plaży? Maskę? Dawaj, dawaj, no! No normalnie, tam gdzie maski się kupuje. Wiesz, gdzie to jest, szefciu? Tam, no. No, to tam jedź, tam gdzie maski. Z tym nie gonią. Wiem, słyszałem za pierwszym razem. No, w kontakcie. Co jest? Dobra, szefciu, słuchaj, ja robię blokadę tam, gdzie te maski były, nie? Siedzę w jednym aucie, robię przejazd tylko na tyle, żebyś przejechał. W ostatnim momencie zamykam, wysiadam do ciebie i spierdalamy. Dobra. To czekaj, daj mi tak z półtorej minuty i wracaj tam, gdzie były ten. Dobra. Gdzie były te maski. Już ich zgubiłem! Już?
Tak. Kurwa, szefie, to po chuj, ja to wszystko rozstawiam. Dobra, chciałem do siebie. Nie wiem. Dawaj, wskakuj. A z moje autko? No nie zostawię przecież. Zostaw to w pizdu, chodź. Tym twoim tak nie pojedzie się za szybko. Ostatnio uciekałem, to stary, nie ma opcji. Jechałem takim sultanem RS fajnym. Co ty, kurwa, nie da rady. Tym to fajnie się jedzie. Mówisz? Tak. A weź powiedz, ile jest tych psiarskich? O kurde, czekaj, to mam w myśli. No czekaj, no jechał za tobą dwa radiowozy. Nie? No to chyba cztery, nie? Tak by wychodziło, że po dwa na Nie, więcej ich jest. Tylko ja nie. Więcej? Ja powiem ci, że telefonik mi się ten... Nie mogę sprawdzić. Ale wracając, słuchaj. Trzeba jeszcze jednego skołować i zarobić pieniądz. Niedługo będzie odświeżanie. A właśnie, swoją drogą. Do nowego banku wszyscy przychodzą. Nie wiem, o, to dobrze, bo z tego co patrzyłem, to chyba mi subskrypcję ze Spotify nie anulowało, bo mam na minusie 213 tysięcy. To chyba nie ze Spotify tak dużo by się zebrało. O, mówi szefciu. No nie wiem, trochę kurde, teraz się boję. Wiedziałem, żeby maila zmienić. Naprawimy. A swoją drogą, za chwilę ci to zaraz prześlę telefonikiem akcja, jaka była na ten, na plaży. Poczekaj chwilę. Na plaży. Chcę puścić na telefonie. I szefciu, wysłałem ci tam na ten... Dobra, co tam wysłałeś? Na tym naszym Ocean. Z kamer przemysłowych możesz sobie to obejrzeć. Dobra. Masz to? Mam, co to jest? Obejrzyj. To kiedy to było? No przed chwilą, jak tak jeszcze minutę potem zadzwoniłeś. Co ty gadasz? No. To widzę, zadymiasz ciebie też niezłe. Coś auto nie mogę naprawić. Oj, a może pieniędzy brak? Nie, właśnie nie pokazywało się, że mógł je naprawić w ogóle. Może uderzyć lekko, a u ciebie spopsute? No, jest rozjebane. No tak, żebyśmy silnika nie rozjebali. No nie no. Może teraz się da. Nie dało się. Ciężko. Ale dlaczego niby mam ten zestawik, nie? Ale no. Ała! Szybko. Ja naprawdę. Co się stało? A popsułem silnik, nie? A, dobra. A, czyli jednak jebło. O kurwa. Masz broń? No jak kurwa, chociaż... Ej, a może w domu mam? Musimy sprawdzić. Słuchaj, ale ogólnie można kupić broń za 18 brudnych. U CJ'a. No to musimy... To musimy się przejechać do ten... Masz brudne przy sobie, czy w domu? W sumie. No właśnie, dawaj, chyba w domu mam, ale musieliśmy sprawdzić. Ale naprawdę, najpierw. No spróbujemy to na scenę, nie wiem czy na... Coś jest popsute, nie mogę tego naprawić. A dobra, jedź na chwilę, zamyślę się na 3 minuty, dobra? Na gdzie podjechać? Bo muszę. I na jakiś, nie wiem, czekaj, może być na Sky. Ja nie wiem, gdzie to jest. Okej, ja się zamyślę 3 minutki. Dobra.
Kurczę. Czad, jak to zrobić? Jestem, coś mi ominęło? No, masz tu hajs, dam ci. Łopanie. Jak szybko poszło. Fajne buty. A dziękuję, dziękuję, trzymaj. I tu, tam, tu, tak? Tu. Tu gdzie zawsze, ja poczekam. O kurwa! Zapomniałem, że... Uważaj, tak szybko. Kurwa, już jedynie te stawy co kiedyś. Ja tam długo kupuję. Czekaj, szefie, bo ja skakać nie umiem. Gdzie ty jesteś? Gdzie można? No próbuję wyjść, poczekaj chwilę, już do ciebie biegnę chyba. A dobra, jednak nie. Jestem po drugiej stronie. Kurczę, jak po drugiej stronie? Musisz przebijać całą dzielnicę. O ja pierdolę, dobra, jadę. No kurwa. Czekaj, Czekaj, wezmę rozpęd! Ach, kurwa! Ty, nie da cię. Czekaj, wezmę rozpęd! Kurwa! Stawy nie te już! Furtką wyjdź! Furtką spróbuj, ej! Może furtką spróbuj! Ja pierdolę. A widzę, że jak ze stawami gorzej, ale z mózgiem też, chodź! Kurwa! No przysięgam, jak pierwszy raz przechodziłem, to były zamknięte. Przysięgam, no słowo honoru. To już kurwa kłódkę rozblokował, jak mnie nie było. Musisz ja potrenować. Zrobię, no. Widzę, że na siłce no, dawno się nie było chyba. No spadki są, no trzeba przyznać. Kurwa, szefie, kiedyś jak antylopa biegałem, a teraz nawet przez furtkę nie mogę przeskoczyć. Za ciężki. No może. Kurde. Trzeba by zakładnika ogarnąć. I można zrobić. No w sumie, kurwa, kiedyś to tutaj był kaloryfer, teraz tutaj boiler można nazwać. Przepraszam, ja się spasłem. Nie no, co ty. Wyglądasz dalej. Puszyście, no. A czekaj, jak to kurwa puszyście? Puszyście to nie jest dobre określenie, puszyste może być kotek. Co jest Zybek? Dzięki za 22 zł. Co się dzieje Zybek? Poczekaj, zaraz ogarniemy. Co jest Zybuś? No dobra. O co kurwa tutaj jest? Bałwany i parking. Dzień dobry. Dobry. No, kadecie, o właśnie. Dobra. Dokument do kontroli proszę przygotować.
Panowie chyba nie są z policji. Ręce ja do góry, kurwa. Pana. A ktoś się pytał, z jak czego jesteśmy? O, jednostka specjalna OMEN. Dobra. No dalej, dalej. Lewa, prawa, siup. Dobra, proszę pana, zapraszam pana. Proszę sobie wsiąść, siup. Czy ja mam pomysł na niego. O, spadamy. Co się dzieje? Czy to nie jest czas sprawdzenia Facebooka? Ty, co to było? Co się dzieje? Czefie, kurwa, nie poczekaj. Co to jak to odłożyć? Ale co? Co to zapisać to musiałem! Boże, dobra jest, ty... dobra jest, wszystko jest pod kontrolą. Odłóż to. Dobra. Sorry. Ej, słuchaj, mam pomysł. Wiem jak wrócić do formy. Jaki pomysł? Chodźmy go na siłownię. Ta, ta, ta. Chodźmy na siłownię, to będzie mój sparring partner. Powiedz mi, jak tym zarobimy? A, no tak. I chyba, że wiesz, wytrenujemy go i będzie na nas walczył w klatkach. Po staremu trzeba. Z psami i lwami. A no, w sumie dobra. To chyba jacyś nowy jesteś. Ty jesteś nowy, gościu. Przestań, jacy nowy, co ty myślisz? A jestem star dłużej niż ty tutaj jesteśmy. Sprawdź się, wyszło. Wyciągam tu pana z pojazdu. Siup, siup, siup. Proszę uwagę na głowę. Widzi pan wszystko? Nie ma być to rutynowa akcja. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, jest. Git jest wszystko. Widzi pan wszystko? Halo, ja halo? Wszystko. Widzę, aż za dużo. A tam za dużo. Jakiś przygłupi ten gościu jest chyba. Ty! Słuchaj mnie! Spokojnie, dobra? Lecz tam zaraz zobaczymy, co ty tu kryjesz. Pod pazuchą, dziadeczek. Stary taki jakiś. Siup, siup, siup. Takie mury to na myśliwego wygląda, może. Kurde. Ty. Broń. Nawet apteczkę ma. Ty karnet ma na siłownię. Wyobrażasz sobie? Kurwa, dawaj od razu. Bierz. Dawaj od razu. Kurwa, ja mu to... A, weźmy to. Dawaj, dawaj to. Nawet ten karnet. Mam nadzieję, że nawet wytrychów, żeby cię, wiesz, nie złapali, to ci to zabierzemy. A nożyk wezmę. Dobra, nic więcej. Okradniecie, chcecie powiedzieć. Ja tam pożyczam. Kiedyś pan oddam, jak się pan nie martwi. Tak pan się nie martwi. No wątpię. A spokojnie, spokojnie, dogadam się. Taki szaliczek to wie pan. Dobra, teraz żeby nam tu nie wjechali, to ja w panu wyceluję. Proszę się nie martwić, to ślepaki. Kto to tłumaczył? Nie ma w apteczce nic, co ci pomoże. A. Celuj. Witam panowie, Rytmin, Paul Markson, numer zonki 62, co tu się dzieje? Panie Markwia! Przyjechaliśmy... Tylko Markson, proszę pana. Po prezenty. Po prezenty, naszym pojazdem. O, zauważ. Proszę pana, zakupiliśmy go na eBayu. Tak, to nie jest mój sprzed szpitala, pan poczeka. Kurczę, mam klucze do niego, no nie. O, może te same po prostu. Ale się zdłużyło, no. Te same pewnie, tak. Pewno ktoś bardzo szybko wystawił. Powiem panu tak, była oferta, kupiłem. Ile was jest w środku? Ile was jest w środku? Dwóch. Dwóch. I zakładników również dwóch czy jeden? Jeden, tak? Również jeden. Dobrze, wolny odjazd, rozumiem, tak? Tak. Wolny odjazd, dobra. Ale chciałbym... Panowie, podrzuciłem wam jakieś sportowe auto, nie będziecie naszym pojazdem uciekać. Dlaczego? No proszę pana, no takie mamy zasady. Jakie zasady? No ale to nasz. To jest prawidłnie kupiony. Nie zgadzam się. Mamy na niego papiery. Papiery macie, panowie. Panie, co pan, boisz się, że pan nie dogonisz? Myślisz pan, że nie dasz pan rady? Tylko panowie, no w szpitalu mieliśmy rannego funkcjonariusza i spod szpitala pojazd kraść. Proszę pana, pod słabe szpitalem to nie było. Nie proszę to nie mieszać. Ja nie widziałem, wiem, gdzie zostawiłem pojazd swój. Mi się wydaje, że ktoś go przestawił. Oczywiście. Tak mogło być. Tego, tak? Ty zobacz, jakie masz liczby. Ile wam tam panowie czasu zostało?
panie. Ja jeszcze troszkę. Tam babeczka parkuje nam worek pełen prezentów, żeby był. Panie Marchew, jak pan się nazywa jeszcze raz? Policjancie. Panie Marchew. Panie Marchew. Zignorujcie funkcjonariusza Mario Rody. Jak? Nie no. Ja bym zdjął tą maskę, żeby słyszeć lepiej, ale to kurde. Chyba u pana. Ile panowie czasu jeszcze zostało? Jeszcze trochę spokojnie. Co się pan tak niepokoi, co? Właśnie święta są. No właśnie, każdy by chciał już mieć wolne. No to pan pojedzie do domu, my sobie poradzimy. A my sobie poradzimy, spokojnie. Tak, proszę się nie martwić. Proszę nie martwić, my się obsłużymy. Dokładnie, weźmiemy tylko to, co potrzebne. Nawet będziemy udawać, że się gonimy. Ja będę policjantem, a ty będziesz omen złodziejem. Dobra. No i... Szef będzie robił io, io. Nikt się nie przywali. Marki, jesteś jeszcze na dole? Oj, chyba nie można pisać tak, zapomniałem. Weź tam oficera na 90. A co będzie? Autoryzacja ode mnie. Nie możesz tak. Chłopaki się wyzywają, kurde. Panowie, nie zwracajcie uwagi. No, porządku, porządku. Ciężko. Panie władzo, ciężko tu wyświetla się coś. Panie władzo, ja panu tak. Jak pan będzie z nami dobrze negocjował, to ja panu jeszcze tu ulotkę wezmę dla pana. Tu są ulotki takie, jakieś świąteczne, świąteczne. Co za ulotki pan ma? Pan mi przeczyta. Dobra. Rabaty, głównie. Kredyt we frankach. Kredyt w jenach. Kredyt w dolarach. I... pieniądze na nic. Nie ma problemu. O panie, to jest jeszcze zniżka na szynkę świąteczną. Pan nie chce na pewno? Gratis tutaj jest napisane, że pączek gratisie. Znaczy pączek. Znaczy, że nie, że w gratisie, tylko że jest taniej po prostu. Dunkin' Donuts. Ej, panie, a pan nie pyta się, jak ten zakładnik się nazywa, czy jak się czuje? Żeby później. No chyba z nim wszystko w porządku. Przepraszam, ja mam, że tak powiem, ktoś mi na radio krzyczy. O, on to. To może pan pojedzie jak się do pan tej czuje... sprawy z radia. Nie. Źle. Tam spokojnie, poczekam. Źle pan się czuje. Jak to źle? Dzieje. Okradli mnie złodzieje. Okradamy bank. Złodzieje? Ale pan nas teraz obraża. Złodzieje, słyszałeś? Będę się musiał podnieść na niego rękę. Ale ma tupet. No, normalnie od złodziei nas wyzywa. Muszę go uderzyć za karę. Proszę przeprosić. To będzie dodatkowy zarzut pobicie. Proszę przeprosić. Martin, nie reaguj. Przeprosi pan? Nie. Proszę mnie przeprosić, jak się pan nazywa? Nie twoja sprawa. Ale pan marudny. Ej. Nie chcę rozmawiać ze mną. Panie władzo. No panie władzo, no jak ma moje oko, to kurde, w święto tak się zachowywać? Wstyd! No wstyd! Przepraszam, bo telefon mam w momencie, pan... Ej, się wyspadł. Żebyś, kurwa, nie pojecował. Bo zaraz wiesz, dziupie jeszcze mogę dać raz. Szef wrytać może dać. No, bo kapelusz, wiesz, spadnie jeszcze raz. Pobicie już jest. No i siup. Kapelusz panu spadł. Ale no, czupryna. Ty zobacz. Farbuje włosy pewno. Bo stary jest. Broda stara. Powiem panu, zaraz sprawdzę. Szefie, tak się teraz nosi. Dlatego ten, no jak on tam miał? Gerolda. Tak się teraz farbują na biało. Pani mówi, że 3/4 torby. Więc jeszcze trochę. Dobra. Co pan chce na święta? Ja? Panie policjancie. No nie wiem. Święty spokój może. To by było dobre. No, przydałoby się czasami. Tak na jeden dzień. A i nie szepcze się w towarzystwie, czemu pan na radiu gada? Nie, ja telefon wyjąłem, wie pan, żeby tą lokalizację wysłać. Bo tam pan tak wzywa pan wsparcie? Panie, tam pan...
A proszę mi powiedzieć, dużo państwa jest? No, pan spojrzy na sobie tu za szybkie dwa radiowozy. Dobrze. A będzie więcej? No, jeszcze są jednostki w drodze. Ojej. No to nie no, no co pan, kurde. Więcej niż dwie jednostki na tam dwóch... Mamy napad. Uczciwych... Panu, proszę odejść stąd. Obywateli? No to się nie godzi. Ty, dużo ich trochę. No, teraz to obliczyłeś? Poczekajcie, poczekajcie, aż wypuszczę. Jakaś kobitka jest. No właśnie. Ty, może... Gadaj, jak się nazywasz, bo nie wytrzymy. A jak nie powiem, to co, zabijesz mnie? W dziób dostaniesz. Panowie, jeszcze raz. Masz jakieś twardy. Jak ci coś w kadrze... Mary, podjedźcie pod czerwę. To w ogóle tam sami nie będziecie żywi, więc... To wasz los tu miał. Panowie, ale spokojnie. Ale prowokuje mnie! No i to strasznie, panie policjancie. No. Spokojnie. To się nie godzi. Ciężkie. Ciężką rękę mam. A Omenik to jeszcze cięższą. Oj, ja panie. O, jakbyś jebnął, to byś zabił. Ty lepiej, żebyś nie bił nikogo. A to pan gada za kute ręce ma. Ty możesz stwarzać dobre pozory, Omen. Tak. Tobie wystarczy. Tak. On niech się cieszy, że pistolet mam. Mniej zabójczy. No, pistolet mniej zabójczy w jego rękach. Zobacz, zobacz, ledwo co w łapie trzyma. A już mi tak się trzęsą, że o panie. Co mi tam robią? Panowie, jak tam z czasem? Pakowanie. Powiem bardzo, powiem panu tak. Wychodzimy. Malcolm, zostaniesz? No. Wychodzimy, dobrze, wychodzimy. Dzień dobry! Dał też. Oj, za końcem. Dobrze, panowie, tutaj go zostawić? Tak. Tak. Dobrze, ściągam. Teraz tutaj mu liny, rozwiązuję mu liny. Powinno być wszystko w porządku. Do widzenia! Gaz! Dobra. Kurde, powiem ci, szefciu, że to nie wygląda za dobrze. A co dokładnie? Czy jak teraz włączymy sygnały, to my jesteśmy też uprzywilejowani? W teorii, czyli powinni teoretycznie się ten osuwać z drogi, nie? Dobra, ja będę, no tak. Ty się skup na jeździe, to będę mówił. Żeby ty pamiętasz, że jak się jeździ, bo kiedyś to kurde kaskader byłeś. Skręcamy w prawo, Wespucci Boulevard. Aha, dobra, koniec. Musimy wybrać najmniej logiczną trasę. Skręcamy, panowie, w prawo Walta Street. Bo jadą za nami dwa, jedziemy nie trzeci, chcą sprzeciąć. Jedziemy 80 km/h aktualnie. Dobra, oni są niepewni. Jestem... Skręcamy w lewo, wjeżdżamy. O, dobra. Zmylili się! Ale pajacy. Panie. W co uderzyli? Czekaj, nie. Kurwa, szefie, nie. Skręca w lewo, nie będzie skakał. Dobra. Ślizgnęli się. Skoki jakieś te. Zawracamy. Ponownie zawracamy. No się myślę, cały, kurde. To jest Power Street. Tutaj trzeba będzie... A! Jeden się pomylił. Skierujemy się do budynku sądu. Się w śniegu zakopał chyba. No sam to Street Department, trzymaj pojazd. Swiss Street. To są jakieś amatorzy, szefie. Jedziemy 30 na godzinę, a oni się kurwa gubią. Ponownie w prawo bardziej na weniu. Wjeżdżamy na parking. Kurde, ostrożnie, silnik nie wiem. O! Jeden się zawiesił. Nie, pod jeden. Starym nie. Kręcamy w lewo. Zeta! Bo się zawiesił. A musisz mówić kiedy. No wiem. Jeden jedzie. O, dwóch jadą. O kurde. No spokojnie. Dalej uciekają. Sam. Spokojnie, szefciu, nie patrzcie do tyłu. Ja wszystko, o kurwa. O, dobre, mi domyśleli, że skoczymy. A nie, jednak nie. Ale te psy, kurde, węszą. Wraca ponownie. Cholera. Ciu babkę się bawimy, dobrze. Zawracamy ponownie. Kręcamy w prawo w Swiss Street. I szybko myślę nad jakimś planem, bo jak tak długo będziemy jeździć po mieście, to w końcu nas zdramuje. Prawo w Elgin Avenue.
nie przejeżdżam po prostu, będziemy prosto. Skręcamy w lewo, będziemy przejeżdżać obok parkingu głównego, na miasto. Parking. Myśl. San Andreas Avenue. Trzymaj pojazd. O, wiem. Będziemy jechać mostem. Znaczy myślę, że wiem, bo moglibyśmy pojechać na tamę i wyskoczyć do wody. Zawraca. O, dobre. Typowa zmyłeczka. Wraca. Podoba mi się. O kurwa. Ojoj. Panie. Ojoj. Ale on boczek uderzył. No kurde, myślałem, że nas chcesz staranować. Same w lewo. Ja nie wiem. Incredibly way. Wasze wypowiedzi, że tych syren to kurwa nie ubywa. Tylko przebywają? Jeżeli... O kurwa. Będziemy skręcać w lewo. Dobra. Street. Na spokojnie. Będzie zawracał. Bomba fazata. Tak. To oni się sami gubią. O kurwa. Na Alta Street. Ty, on chyba nam chce pomóc, albo przeszkodzić. W sumie to nie jestem pewien. Co mówisz? O kurwa. Jakiś kościół za nami jeździ. No może z tym sześciokołowym. Ale z sześciokołowym na zimę to w sumie dobrze jeździ. Śnieżek, no, wyjeżdża z prawa. Tak, to idealnie. Power Street. Dobra, chyba Jeep się chyba zgubił. Ja to dziwne w sumie, że w śniegu Jeep się zgubił. Dobra, dwóch jedzie. Są dwóch. Będzie zawracał. Dobra. O. O, dobre. Ponownie. Kurwa, szefie, ale... Bambuko robi. Ojej. O. Że na dół. To był chyba drugi strajk, nie wiem czy teraz... Ohoho! Nie powinien się wyłączyć tych syren. Skręcamy w prawo. Vespucci Boulevard. Kurwa. W lewo, przepraszam. Będzie problematycznie. Ponownie w lewo, Valgin Avenue. I ponownie w lewo krążę. O, jeden uderzył, rozbił się jeden. Mocno uderzył, wiesz, jeden. Ręca w lewo. Moment. Żyje, spokojnie. Jeden tylko został. Tylko jeden jedzie. Tylko jeden. Cały czas jeden jedzie. Dobra. Kręcamy w lewo. Będzie przejeżdżać obok. Zawraca. Jest za tobą, dobrze! Dobrze! Nie zajebał, ale prawie. O! Tak! Bliziutko, kurwa. Ale bliziutko, jeszcze no? Nie są. Patrz teraz. Holy shit! Ej, może schowajmy się gdzieś. Ale porobione! O kurwa! Dobrze! Lewo! Zajebioza, że wie! Kurwa! Nie zapomina się tego! Kurwa! Ale! No ale to było! Nie spodziewał się! Ale kurde, szepciu, to jest swój tajny ruch! Dokładnie! Ten tajny ruch! Wyciągnąłem kartę pułapkę! Dobrze, szepciu! Let's roll! Ale podjarany, Boże, szefie! Jezus Maria! Jak za dawnych czasów. Jaki ja mam zaszczyt nazywać szefa szefem? Bardzo ci dziękuję. Mamy 140 patyków na pół, więc w porządeczku. Zajebiona. To mi się podobało. Ja no kurde, szef, powiem ci, że... No, 3 radiowozy. I to tak, żeśmy na spokojnie ich zgubili w sumie. Bez jakichś takich wyścigów strasznych, nie? Oj, chodź, są nasze rowery. No, widzę. Ale szef to przygotował. O kurwa, jednak nie! Zajebali nam. Chodź do goni. Bierz go! Dawaj radiowóz!
A szefie! Gdzie jesteś? Dzieciu! O kurwa! Dawaj, szybko. Chyba złamałem piszczel. Chyba złamałem piszczel. Co ty mówisz? Za chwilę stracę przytomność. Mam apteczkę, poczekaj. I to... Ale dosłownie, stracę przytomność. Szefie! Wiem, masz apteczkę, szybko. Miałem przy sobie jedną. Szybko. Rany opatrzone, uda się... Okej. Chyba wyszło. O-o. O kurwa, ty! Biegnij! Co? O kurwa! Kurwa, znaleźli nas! No i chuj! Kurwa, szybko! Zatrzymaj się! Szefie, uciekaj, ja ich zajmę! Zatrzymaj się! O kurwa! Przepraszam! Nie mogę wsiąść na rower! Lecz na ziemi, SPD! Ręce do góry tam, ręce do góry! Nie mogę roweru wciąć! Panowie, spokojnie! Ręce podnieś, ręce podnieś, do góry. Ręce! Uciekaj na potykach! Podnieś ręce, Nie mogłem tych... Uciekaj na potykach, potrzebuję wsparcia! Zatrzymaj się, LSPD! Zatrzymaj się! Proszę pana, dogadamy się! Zatrzymaj się, Respini! Ręce do góry, zatrzymaj się! O kurwa, chyba już po mnie. Siądźcie. Nie mogę broni. Wysadzę się! Proszę nie podchodzić! Nie podchodzić, proszę! Bo wysadzę! Proszę nie podchodzić! Spokojnie, panowie, spokojnie, dogadamy się! Nie chcę robić głupstw! Dogadamy się, panowie! Ja chcę tylko wolności, jestem! Zdesperowany jestem! Wysadzaj się! Ręce do góry, albo się wysadzaj! Jezus! Przykro mi! Co jest? Wysadzam się! Odejdźcie! Wiem, widzę go. Jaka zadyma, ty! Z tym radiowozem odjedź? To autoryzacja! Chciałem się poddać, nie mogłem rok założyć! Nie ogarniam ustawień. Nie ogarniam tych ustawień. Ciężko, kurde, żeby wrócić. Chciałem podnieść rękę, ale mi się F1 wcisnęło i... Kurwa, elewatorka. Sam z LSPD potrzebuje naszego wsparcia. Za chwilę się na moje 10-20 postrzelona osoba. Nie no, strzelać to nie chciałem. Ale proszę, nie mogłem... Podajcie mi tej bandaże z apteczki, proszę. Już wyciąga. Nie no, normalnie znaleźli. Tylko na rowerek nie mogłem uciekać, nie mogłem rowerem. No, apteczka. Czy bandaże, jakieś bandaże. Już bandaże. Nie mogłem rowerkiem uciekać, dziwna sprawa. Dobra, te 10-4. Panu, moja tata? Spróbuję przynajmniej. Znaczy patrolowali wyjdzie. Pewno Hitas, bo i dlatego... Może zabierzmy go tutaj z ulicy. Tak. Podjadę tam pod nią. Pomyślcie go przesunąć tutaj. Patrzcie, broń leży moja na ziemi. Dobra. Ustałem. Co się Malkom stało? Już wyciągam tu patronki. Aaa, że Malkom, śnieżką go uderzyłem. Patrz mi w oczy.
Oddychaj, głęboko oddychaj. O, głęboko oddychaj. Już zakładam opatrunek. Zakładam tutaj wokół. Czekamy na wsparcie. Głęboko oddychaj. Silny! Dzięki za kościka, witam serdecznie wszystkich. Od silnego, witam, witam. Cześć, Ednito. Jak tam, zadymiarzu? Kurde, ciężko. Ale, czy nie wydaje wam się podejrzane, że nie mogłem wsiąść po prostu na rowerek? Rowerkiem to bym ściskał. Trzymaj się. Już uciskam, uciskam. Nie mogłem wsiąść na rower. Już pomoc. Wezwaliście tutaj Sams? Tak, tak, wezwałem już. Tak, są w drodze. LSPD do Sams, jakie wasze ETA? Kurczę. Ale faziunia. 10-4. Czy wy nie wiecie, że nie wolno obrażać Disa, bo bany za to lecą. Nie zasypię. Dobrze się spisałeś. Bo ogólnie ten... Tak. Nie wiem, mnie tu nie było. Znaczy nie wiem co tam się stało, dopiero przyjechałem. Nie wiem co tam się stało na górze, wiesz? To tutaj do funkcjonariuszy się tutaj. Dobra, już słychać, już są, 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 spokojnie. Aha. No i to był jeden z tych napadów. No skoro był ranny, to na pewno go kredka już zabrała, więc pewnie jest już na szpitalu. Mhm. Jeśli wiesz o co mi chodzi. Zajmij się Paul następnym, dobrze? Ja tu zajmę się pacjentem. Doktorze, tutaj. Pan został postrzelony w kartkę piersiową, również drugi. Bardzo obficie krwawy. Ty również, dobrze. Halo, proszę pana, coś na patronki już. Dobrze. Pan jest przytomny? Tak, tak. Co się stało? Postrzelony został? Postrzelony, no. O Jezus. Oficer Malcolm to dzisiaj ma pecha, ewidentnie. Strzały w mieście, daleko samolotu samochodowego. Jak sytuacja? Ano, na co się dzieje? To ja pojadę za karetką w takim razie. Bo tam też będzie ten drugi poszkodowany, którego przez przypadek tak, pomożemy, pomożemy. Dobrze, to przenosimy na 3-4, dobra? Dobra. 3-4. Dobra. Idziemy. Jak masz pisze, jak masz perma? No ja nie wiem, kto mnie tam sprawdza. Cześć, Haku, trzymaj się, do jutra.
Do jutra, do jutra. Ja mogę pojechać na szpital? Nie. Pojedziesz za nami. Dobra. Nie możesz sama. To, jest poszczerony, jest nieprzytomny, krwawi. Ratamuję od razu krwawienie. Dobra, przytamujemy. Nie możesz jeździć sama. Ja tu się postaram to załatwić. Co tam, Zdybek? Do suwa, złóż z tyłu fotele, przynieś nóż. Dobra. 54. Co z nim, doktorze? Będzie żył? To tam za szucik, Zdybek? 10-4. A na razie nie wiem. Hamować, by przenosić. Rozumiem. Dobra, to noszę. Dobrze. Pomyślimy go przenieść tutaj na tę noszę. A jak się odrodzę, to co wtedy? To jestem, co będzie na to wtedy, jakby. A ten gdzie gra? Nie wiem, niewiele wiem. A co to jest? Ostatnio grałem, widziałem, to napad robiliśmy? No to co? A ja na pizdę go walę teraz, jak go spotkam, Doriana. Bo kurwa frajer wyjechał z wyspy, kurwa, jebany bez słowa. I go rozpierdalam go. A to na wyspę wyszedł i teraz. Siadaj. Poszedł na wyspę, a co ty robisz? Na tego a teraz na wyspie tylko gra, nie gra na strefie. Wychwyciłem. To na premierze. A. 89. Tam z Dole Speedy i suwem medycznym przejeżdżam na Sandy Shores. Zakuty chyba jestem, nie? A, czasami tak. Tak, chudy, no? Tak, jesteś chudy. Pana do środka. Dobra, pan był wcześniej skuty? No. Powtórz, bo mi na radio gadają.
Halo, słyszy mnie pan? Słucham, słucham. Dobrze, jak się pan czuje? Niech pan mówi. Jest aktualnie pan przewieziony do... Zimno, zimno mi. Zimno mi, zimno mi. Już, 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 dobrze. Ja pobierz od pana, pobierz od pana krew i zbadaj grupę krwi. Dobra. Igłę. Ciężko mi się oddycha. Mhm, dobrze, czuje pan ból w klatce przy oddechu, tak? Taki kłujący. Dobra. Pan tutaj ma krew 0+. Dobrze, podłącz ten ciśnieniomierz i sprawdź ciśnienie. Dobra. Dobra, Lili, leć. Mogę jechać sama? Tak, leć, 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 no. Jesteśmy na klinice Sandy Shores, tutaj mamy też pacjenta. Dobrze, jeśli nie mamy wolnych jednostek, to po prostu poinformuję, że ich nie ma. Panowie, nie wiecie, gdzie to jest toaleta? Panie doktorze, potrzebowałbym, żebym pan kroplówkę podłączył, pić i jeść. Zgłodniałem od tego wszystkiego. Ściągnie pan mi może bandamę dobrze, i dobrze, poda dobrze mi pan kotlecika schabowego, tak, tak, co? Tak, podam to panu jeszcze. No, podam. Podam panu tutaj wodę i ten... Tylko szybko, bo będę musiał... Proszę, proszę tą bandamę mi ściągnąć, bo ja nie dam rady sobie. Dobra, ja aż tu ściągnę. Proszę, już pomogę panu. Tak. Oh. Proszę podać mi do buzi tutaj. Dobrze, podaj, podaj panu. Dobra. O, fantastycznie. Fantastycznie, dziękuję. I tutaj jeszcze wodą mi pan popije sobie. Popiłem, popiłem, o. Dobra. Dobrze, odejdźmy, zrobimy prześwietlenie. Ciekawe, czy będzie tu interior. Świetnie, nic nie widzę, więc...
mizerkę na sobie to. Patkuli przejął. Dobrze, to poza tym nie wiem jakie jest zawroty głowy, to odnosi cokolwiek, o czym powinienem wiedzieć. Zimno mi. Dobra, to ja idę po koster, mi się nie nałożę na pana. Cały przekomendzie na bezpoczynki. No może tutaj na pana. Już powinno być zaraz lepiej. Co jest baloniarz? Kurwa, ja tego widzę, że... Dobra, to trzeba pana, kurde, ten... Nie w tą stronę, zdejmij mi ten kod. Ja się wciągam. A ja to napisałem parnaście razy, lol. Ale nie wiedziałem. Nie wiedziałem, powiem wam szczerze. Sorry, chat, nie wiedziałem. Dobra, od razu ten okład chłod... Panowie! Tak! Chodźcie na stronę! Zobaczmy ile można wyjść wycisnąć, kurde. Słucham cię, Mary. Jestem spokojny, Mary. Kickflip. Koko. Nie wiem, Malcolm. Coś tam te... Kickflip. Czek poprawny!
Dobrze, powiem pani się tutaj zajmie pacjentem, jak będzie możliwe do wypić. Rami miejscowego. Dziękuję. Prowadzić? Co z nim? Panowie? Będzie się zabierać i powoli będzie żył? Pielęgniarka się będzie zajmowała tu. Dobra, a ten... nie wiedzą państwo, jak długo on się będzie kurował? Jest na razie dosyć osłabiony, tutaj chyba wychładzony. A tam mu jakąś kropówkę podłączyli, czy coś? Tutaj zajmuje się nim ekipa medyczna. Aha. Dobra. Stara się schłodzić, zbić temperaturę. Dziękujemy za szybki przyjazd. Jasne, rozumiem. Staramy się jak najszybciej. Będzie możliwe do wypisu, to tylko daną informację. Dobrze. Oczywiście. Dobra. No dobrze, to my się zbieramy w takim razie. Dobrze. Ile osób na serwie? Nie wiem, popsuło mi się coś. Coś napisała, bo nie wiem. Zgłaszam się. No właśnie wracamy na bazę z kliniki. Nic nie napisał. Jezu, kto 10-4. Dimitri. Tak. Dobrze, Berry, to co chciałeś zapytać? No, Malcolm z Lili. Co tam? Nie chuj. A, że napisałeś, że nie. Odbiór. Ale speedy odbiór. Odmawiam jeszcze, nie? 10-4. Ja mam kluczyki do radiowozu. Ja mam. A co? A bo błyska może temu. Co? Świeci po oczach. No, święta mamy, no panowie. Już tu światełka są. Powiesz, wywieszone widzę. Nie więcej. Kurwa, jakie łydy ma od tego stania. Nie ma tu interioru, szkoda. To jest lipa, nie? Że tu brakuje tego interioru. Go zabrać, tak? Dobrze, dziękujemy. I tam weź jego rzeczy. Dobra. Tutaj leżą w worku, nam dali te rzeczy, jako weź. Tutaj jest ubrany. Dobra. Jak się pan czuje? Dziękuję. Słyszy mnie pan? Lepiej. Tak. No to dobrze. Dobrze, no jak pan zdaje sobie sprawę, to musimy pana zabrać na komendę. Na szczęście komenda jest bardzo blisko tutaj, tuż za rogiem.
Rozumiem, rozumiem. I ten, przypomnij pan jego prawa. Dobrze, ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan powie lub zrobi może i będzie użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata, jeżeli nie stać pana na adwokata, będzie on panu przydzielony z urzędu, jeżeli taki jest dostępny na wyspie. Czy zrozumiał pan prawo, które panu przeczytałem? Tak, tak. Widzi pan wszystko? Tak, tak, widzę, widzę. Tutaj otworzę. Dobra. Wiesz co, jeszcze nie? A, dobra, bo tutaj... Tak. A co nas, teraz na razie symbol dla puenta będzie. Dobrze, proszę pana. Ja pana teraz ryskuję. Możliwe, że to ktoś... Lewa ręka, prawa. Mhm. Oj. Mogę skorzystać z telefonu do adwokata? Ja się położę. Oczywiście, że panu podaję telefon tutaj przez kraty. Dobrze, dobrze. Poprosiłbym. Kurwa, koszor, powiem ci, że wjebałem się w niezłe nudy z tym pisanym roleplayem, ale... Ty, a gdzie mam do tego pajaca? O, tu jest. 10-4. Odbiór. Wiem. Nie ma go? Albo dzwonił do mnie. O kurwa. Ale dobrze się pan czuje? Tak. Halo, proszę pana? Tak, słucham. Tak, nie, pytam się, czy się pan dobrze czuje, bo pan czek... troszkę nie wyglądał. Tak. Chodź do sędzia może. Tak. Znajdźcie go dowód z worka, proszę i ten. Już tutaj poczekam. O, dobra, dzięki. Dobra. Proszę. Doreen Leach. Dobrze, proszę pana. Słyszy mnie pan? Słyszę. Tak. Może panu powiedzieć, co się wydarzyło? Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Tak. No to słucham. 9? Jeszcze raz. Proszę pana, żeby panu powiedział, jak to wszystko wygląda z pańskiej perspektywy. Halo, panie Leach? Tak. Zadałem panu pytanie. Mógłbym dostać chleba i wody? Oczywiście, że pan podaje. Dobrze, niech napisze, co miał dokładnie przy sobie. Na kartce i ci niech poda. W razie, jak odnajdziemy jego rzeczy, to mu zwrócimy. Proszę bardzo, tutaj bułeczka, butelka wody mineralnej. O, dziękuję. Martin, jaki status tam? Dziękuję.
10-4. Ciągle, tam ciągle. Te zarzuty wstępne. Dmitry, podejdź pod niego. Pojedź pod niego. Dobrze, proszę pana. O kurde, zasnął. Serio? No nie. Dobra, czekajcie, ja go budzę. Budzimy się, proszę pana. Halo, halo, budzimy się. To pańskie zarzuty, panie Licz. Napad na bank, porwanie i ucieczka, unikanie policji. Słucham. Pańskie zarzuty, proszę pana. Napad na bank, porwanie, unikanie policji. Kradzież pojazdu. Nie, pojazd był mój. Chce pan skorzystać z prawa do adwokata? Tak. Jaki pojazd ukradłem? Dodge Charger policyjny. Nie, to nie ja. A kto? Nie brałem w tym udziału. W takiej masce czerwonej. Takiej masce, jak dokładnie wyglądał? Jak święty Mikołaj. Przy gruby w pelerynie. Dobrze, to jest wszystko, tak, to jest pańskim adwokatem. Napisałam informację na aplikację Departamentu Sprawiedliwości. Odbiór. A co się działo, pani Sejko? Piętnaście, 40 z mojej strony bym mu dał. Tak, i 40 000. No jak nie stwarzał problemu, to już długo trochę. No znowu zasnął. A co was robią? A ile w ogóle? Halo, panie Licz, budzimy się. Nie śpimy, budzimy, rozmawiamy. Niestety tak. Nie ma żadnego adwokata aktualnie na wyspie, proszę pana. Tak. Tylko pan się musi sam wybronić w tym momencie. Powtarzam pańskie zarzuty. Napad na bank, porwanie, unikanie policji, niewykonywanie poleceń funkcjonariuszy. Nie porwałem. Auto nie ukradłem. Ale nie mówiłam, że pan ukradł. Ja pan to wypisałam z zarzutów. Ale tak w tym momencie panu grozi 30 lat. Pozbawienia wolności, ale jako, że pan już tutaj troszkę siedzi, pan się nie awanturuje, to jesteśmy w stanie panu troszkę opuścić tej kary. Rozumiem. Prosimy o współpracę, proszę pana. Rozumiem. Pan nie może sobie zdobyć w trakcie rozmowy. Rozumiem. Współpracuję. No dobrze, no to jak powiedziałam, ile mu zejdziemy? A ile mu aktualnie wychodzi, Mary? 30 lat. I 33 600 dolarów kary finansowej. No, tutaj pan nie stwarza problemu za bardzo, jest miły. No niech nie zasypia. Nie ma z nim problemów. To ja myślę 15 i grzywnę zostawiamy taka, jaka była.
Panie Lecz, co to ma być? Ja panu powiedziałam. Pan nie zasypia w trakcie rozmowy ze mną. Tak, tak. Dobrze. Tak. Czy chce pan coś jeszcze powiedzieć? Tak. Dobrze, tak, inaczej. Tak. Dlaczego pan w ogóle porwał się na to wszystko? Bo my nie chcemy wysłać kogoś do więzienia i nie chcemy, żeby ta osoba ponownie robiła w przyszłości coś podobnego. Co możemy zrobić, żeby pan się zresocjalizował? Panie Lecz. Co możemy zrobić, żeby pan w przyszłości napadał na banki i nie ucieka przed policją? Hm? Słysz mnie pan? Tak. No to słucham, co możemy zrobić, proszę pana? Czy pan się poprawi? Czy pan poprawi swoje zachowanie w przyszłości? Tak. Czy może nam pan obiecać, że w więzieniu pan przemyśli swoje zachowanie? Tak. I troszkę pokontempluje? Tak. Dobrze. Nieważne. Pan się odwróci do mnie plecami? Tak. Ja pana zakuję delikatnie przez kraty lewą ręką. Tak. Delikatnie. Pan Henry już na pana czeka. Weź pan Henry? Tutaj, niedaleko. Pan Henry? Henry, tak, oczywiście. Dobrze. Pan Henry, tylko pan Henry. No tak. Dobrze. Tak. Tak, przyznaję się. Tak. Panu jeszcze mnie odsiadł, mam nadzieję, że się nie spotkamy więcej. Tak. Za kratami. Tak. Do widzenia, panu mnie odsiadł. Do widzenia, tak. A bingo! Nie zabrani mi pieniędzmi. Gdzie on jest? Ale wynegocjowałem malutki czas. No i tak to się robi, kurczę. A co tam, czat? Czekajcie.
Co robimy? Co tam piszesz? No w sumie to nic, no chyba wydaje mi się, że kurde. Jaka jest jedymeczka, siusiu. A czemu się nie widzę w ogóle? Z tym gościem. Jak to jest, czat, że się nie widzimy? Czy się coś jest zrobione, że się nie widać? To o co chodzi?